Zorganizowałam plener rzeźbiarski pod tytułem Żywe Kamienie. Zostali zaproszeni ludzie przeze mnie i przez właściciela zakładu kamieniarskiego, który od wielu lat współpracuje i zna bardzo wielu artystów. No i tak spontanicznie, z potrzeby spotkania, ze świadomości wartości wspólnych pobytów i kontaktów artystów, tak narodził się ten pomysł. Pan Wiesław Wilczyński obdarował wszystkich z nawiązką kamieniami. Tu każdy mógł sobie u niego w zakładzie wybrać kamień, który chciał, pod rzeźbę, którą sobie wymarzył. Bloczki z Carrary, no i jest Tasos, to są te materiały, to są marmury. Najbardziej właśnie rzeźba, to takie można powiedzieć, pożądane. Żywe kamienie, my zajmując się rzeźbami w kamieniu, bo akurat tu jest plener kamieniarski, wszyscy rozumiemy bardzo głęboko i ciężko to wyrazić słowami. Gdybyśmy mogli to wyrazić słowami, to nie rzeźbilibyśmy w kamieniach. Przez to, że nie umiemy do końca tego nazwać słowem, więc staramy się to pokazać w kamieniu. Drugim tematem przewodnim tego pleneru jest anioł. Ja tego anioła widzę w człowieku i w jego złożonej strukturze energetycznej, i tę strukturę energetyczną chcę pokazać w swojej rzeźbie. Warto by nas wiedzieć, czym jest ten anioł, kim jest ten anioł. Nie widzieliśmy, nikt nigdy nie widział, ludzie sobie od wieków wtedy anioły wyobrażali, jak one mogą wyglądać. Na ogół pokazywane były główki, skrzydełka, takie putta, pyzate, ale mój anioł będzie nieco inny, będzie ulatujący. Chciałam pokazać właściwie, że ten anioł już sobie prawie poleciał, bo on już jest sobie gdzieś tam, a my tylko widzimy jego stopy. Zawsze mówię, że kamienie wędrują cały czas, bo gdzieś z Carrary przywędrowały do Polski, tu będzie im dane drugie życie, ten kamień będzie gdzieś, no właśnie jakaś rzeźba powstanie i wtedy to dalej gdzieś, dalej powędruje, czy powędruje gdzieś na wystawę, czy powędruje gdzieś do kogoś indywidualnych jakichś osób, czy dalej w świat nawet, no i te kamienie po prostu ożyją dalej. Nie wiem, czy ożywię swój kamień. Spróbuję. Wiem, że jest to niełatwe. Jest to zawsze wyzwanie. Stoimy przed takim spotkaniem o wiele trudniejszym niż z materiałem, czyli spotkaniem z samym sobą. I to spotkanie z samym sobą jest chyba najbardziej takie bezwzględne, bo wtedy musimy zarezerwować dla siebie i czas, i narzędzia, dostosować do tego spotkania z sobą te wszystkie umiejętności, te wszystkie doświadczenia. A zarazem przy każdym nowym takim spotkaniu odrzucić wszystko, czego żeśmy się nauczyli, dowiedzieli i tak dalej. Bo on jest inny, tak jak każdy z nas jest inny, to ten fragment materiału też jest inny. Próbuję czuć ten kamień tak na tyle, na ile on ze mną chce współpracować. W momencie, kiedy kamienia się nie zacznie oszlifowywać, obrabiać i ma się do niego jakiś taki obojętny stosunek, nie ma się z nim jakby współpracy, to on jest taki martwy, twardy, zaklęty. Natomiast jeśli dotknie tego twórca i ma jakąś ideę, jakąś myśl przewodnią, one ożywają. Kamień, który jest zlekceważony, też potrafi pokazać, że odbiera to, że nie jest to obojętne nawet dla takiej twardej materii jak kamień. Więc my szukajmy tego, co jest w kamieniu najcenniejsze i nie zmarnujmy tej siły wewnętrznej. Głównym takim źródłem inspiracji jest Pismo Święte, czyli rozmyślanie nad Słowem Bożym. Przychodzą wtedy natchnienia, ale też prowadzenie życia wewnętrznego i człowiek urzeczywistnia tak naprawdę, co jest w nim. To, co tworzymy na zewnątrz, jest, można powiedzieć, materializacją świata ducha. Obróbka kamienia jest tylko częścią składową naszych zmagań. Najważniejsze są te
momenty, kiedy my się zatrzymujemy przy swojej pracy, kiedy ją obserwujemy, kiedy już planujemy kolejny krok na etapie tworzenia, na etapie pokonywania płaszczyzn. Jest to jakiś wysiłek, wyrwanie się z rzeczywistości naszej stałej, ale to wyrwanie jest nam potrzebne. To, że się tu zamykamy, w tym miejscu i tu tworzymy, to jakby nas prowokuje do tego, żeby pójść troszeczkę głębiej w siebie. Uczestnicy, którzy tutaj są, to są ludzie, którzy mają dobrą energię, którzy są dobrzy. Każdy co innego wnosi. No nie jestem w stanie zrobić tej rzeźby bez Łukasza. No ja jestem w zasadzie też poniekąd prawą ręką Iwony. Współpracujemy na co dzień i te grubsze techniczne prace idą mi dużo łatwiej i lżej. Trudno jest w swoim miejscu zamieszkania czy tworzenia uzyskać taki komfort pracy, jak jest tutaj. Mamy, jest dostęp do odpowiedniego zasilania, do powietrza. Ja będę rzeźbiła ojca Leona Knabita, którego poznałam przypadkiem. Ujął mnie ten człowiek swoją duchowością, swoją piękną twarzą, a jest dla mnie takim drogowskazem, który odpowiada ludziom na wiele pytań, na które trudno człowiekowi odpowiedzieć. Zastanawia się nad sensem życia, nad życiem, nad śmiercią. Podejmując temat właśnie tego wyjątkowego człowieka, może komuś pomogę odkryć właśnie tą wyjątkową, wielką postać. Takie spotkania pozwalają nam poczuć, że jesteśmy jednak tymi rzeźbiarzami czasami i nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy tylko wyobcowanymi jednostkami, którzy mają ideę fix walenia w kamień, tylko są ludzie podobni. Możemy z nimi porozmawiać, podyskutować, popatrzeć, co robią, jak robią. I to jest najcenniejsze.